Witam wszystkich serdecznie. Zara chce zgonić te swoje Budapeszty i Murzynki. Słuchajcie, muszę zmniejszyć stado i połowę z tych Budapesztów. Zobaczcie, jak one wyglądają. Połowę z tych gołąbków. Struny eleganckie, kurde, fajnie, fajne ptaszki. Połowę tych gołąbków muszę sprzedać, tak? Tylko nie chcę tam po dwa wysyłać za bardzo, jeżeli już to tam większą ilość. Tu jest prawie 80 kilka, mówię 30 na pewno mogę sprzedać. Tak samo i u murzynków. Murzynków kolega chciał, no ale jednak twierdzi, że za dużo. Ja nie chcę murzynków bawić się w dwa murzynki. Słuchajcie, jeżeli będę sprzedawał, a chcę sprzedać, to słuchajcie, 30 Budapesztów, 30 murzynków, nie? Wysyłam, nie ma problemu. Jak ktoś ma ochotę, piszcie prywatnie, będzie podany numer telefonu. Zobaczcie, tak one wyglądają. Na ciemnych ogonkach, na takich parę piórek w ogonkach mają ciemnych, parę takich białych piórek. Lotne gołąbki, wszystko to już popierzałe prawie. Zaraz je otworzę, wypuszczę, zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, wypuszczam je i zaraz zobaczycie. Czekajcie, wezmę tylko, podniosę do góry i będę je wypuszczać. Muszę tutaj sobie wziąć pomocnika swojego kijka. Dobra. I one już lecą, już lecą. Tylko je wygonię jeszcze raz. Już się zaczepiłem się. Zobaczcie. Teraz jeszcze tylko nauczone są siadania. Tylko muszę jeszcze zgonić tam tamte jeszcze, co tam siedzą. O. I zobaczcie, siedzą 3-4 młotki. Raz, dwa, trzy, cztery młode tam siedzą. Pokazać. Cztery młode. Wszystko resztę, proszę bardzo, do góry. Wszystko lata. Nic na bloku. Zobaczcie. Nic nie siedzi. Tam siedzą trzy. Widać. Trzy albo cztery. Ale to mówię, to są te młodziaczki, które tam niespecjalnie nie chcę ich. Miałem ich przymknąć, ale nie zamykam. Zobaczcie, tutaj tak latają te Budapeszty. Czekajcie tylko chwilę, sobie trochę tu zmniejszę to, o tak. I tu mam kawę, jeszcze sobie łyknę kawy. I teraz do tego dopędzimy zaraz murzynków. Zobaczcie, tak latają tam Budapeszty. A już zaczęły się zbierać, już teraz tak się może ze 4-5 odcina, ale póki co fajnie latają. Zobaczcie, latają wysoko. Dobra, dopędzamy murzyny. Zaraz wam pokażę. To są moje murzynki. No już jeden wystrzelił. Słuchajcie, z tych murzynków też 30 murzynków do sprzedania. I to są lepsze, gorsze, no są jakie są, no. Oczywiście do 30 dorzucam 5 gratis, takich słabszych, takich też do gonitwy. Mam taką brudkę, taką jedną tutaj, ale mam generalnie czarne, chyba dwa są tylko ciemne, reszty są murzynki. Zobaczcie, jakie dzikusy. I 30 murzynków z tego lotu też idzie.
Teraz zobaczymy, zgonimy, patrzcie, wszystko, poszło wszystko i teraz tak, tu zamykam, tu jeszcze coś siedzi. Jedna tylko, o ta jedna murzynka nie zerwie się, bo później wam pokażę, ona mi przyleciała, ona ma ogon we krwi i nie ma półogona i ją musiał jastrząb tapnąć, bo mówię, co mi murzynka jedna nie lata, patrzcie. No poderwała się biedna, ale ona zaraz siądzie, o to jest ta tutaj. O, gdzieś tam leci ona. A te murzyny, proszę bardzo, wszystko w ogień. Teraz zobaczymy, gdzie jest ta murzynka. Ona przyleci zaraz pierwsza. Tam u góry Budapeszty latają tam. Widać, tu się murzynki fajnie zebrały. No mówię, a może już się trochę wzmocniła tam. Nie, tu jest, dobra, jest murzynka. O, siada, zobaczcie. Bez ogona i we krwi jest cała. Ogon ma we krwi, oglądałem ją, biedna. Gdzieś uciekła jastrzębiowi. Przy tyłku ma trochę rozerwane i we krwi ma, i brakuje jej ogona. Zaraz ona wejdzie, ja może wejdzie do głębnika, to wam pokażę bliżej, jak ona wygląda. No, dobrze, że biedna jakoś się jej udało. Udało się, czekajcie na chwilę, odłożę telefon, na chwilę pauza. Dobra, złapałem tą murzynkę. O, tu we krwi ogon. Brakuje piórek w ogonie. Pokaż, ile nie masz. Kurde. Połowę ogona nie masz. Pokaż. No. Gdzie ty wylatujesz, biedaku? No, uciekło jastrzębiowi. No ale w każdym razie niech tam sobie dochodzi do siebie. Zobaczymy. No, nie ma. Połowę ogona nie ma. Jedno. Moja samiczka fajna. Muszę ją zostawić na spokojnie, niech ona sobie zregeneruje się, bo pewnie w szoku. Słuchajcie, murzynki moje kręcą tutaj. Zobaczcie. I mówię, połowę z tego lotu jest do sprzedania. Może nie połowę, no 30 sztuk. Tam Budapeszty, proszę bardzo. Tak samo 30 sztuk, około 30. No, tu już Budapeszty widzę posiadały, część przyleciało. No, bo ta murzynka tu szparuje to. Także redukcja, redukcja, redukcja. No, słuchajcie, jak szparują, to murzynki siadają, no ale niech siadają, dobra. Nie wiem, kiedy ten jastrząb w nią przywalił, w tą murzynkę. Bo wczoraj dopiero zobaczyłem, jak że jedna mi siada za szybko i patrzę, ona biedna. Ale to nic. Czaposzy dzisiaj nie puszczam. Wczoraj latały. Muszę zobaczyć, czy jastrząb. Ale jastrząb na razie spokój, tylko mówię tą murzynkę, co zobaczyłem. A Budapeszty już siadają sobie. Ona głodne wszystkie. No niech siedzą, już nie będę ich straszył. Taki półmrok już jest. Zobaczcie, tam u góry Budapeszty. Murzynki, zaraz się złapią. Dobra, ja piję na razie pauzę, wypiję trochę kawy. I dalej będziemy. Dobra, siadły, tu widzę. Przyleciały, byłem zanieść tam do domu klucze. Piję kawę, słuchajcie, siadły, nie, nie latały ile, z 15-20 minut. Nie, one jak chcą, to idą, jak nie chcą, to nie idą, nie wiem. No zobaczcie, no takie te są te moje murzynki, no widzicie jakie są. Czarniutkie, ale przede wszystkim lotne gołąbki, nie? Ja je tutaj nie oszczędzam, one dzisiaj już rano latały, także teraz... A myślałem, że ktoś do mnie idzie. Ojciu. Część Budapesztów też usiadła. Ale oczywiście Budapeszty jeszcze kręcą, ale tak szybko nie siądą. Sobie latają jeszcze. Mówiłem wam, mam jednego Budapeszta, co 3 godziny musi latać. On nie siądzie szybciej. Ciemno jest, sam sobie wchodzi. Po ciemku już prawie siadam. Kurde.
wie którędy, już normalnie sobie sam przychodzi i wchodzi po nocy. A zobaczcie, takie murzynki, zobaczcie. Są młode, stare. Także tutaj będę sprzedawał to różne. Będą stare, młode. Mówicie, czy one są równe? No nie wiem, no jakieś takie są, no w miarę są, no co ja mówię. Coś przyleciało Budapeszt. Na przodach są takie, widzicie, no takie nie są odrysowane jak kurde, no bo to nawet takie później niekoniecznie rzucają takie, to są rzadkość, jak jest tak odrysowany, równiusieńko. No zobaczcie, tam decy tam siedzą na tym. Nie mają jakichś tam dużych zaciągów czy nierównych, ale no ale fajnie latają i to jest ważne. No, ten jakieś tam piórko z tyłu, widać tam mu. To są moje stare i młode. Stara samiczka. Nie, stare, no, młoda samiczka. No, są takie, jakie są. No. To nie są wystawowe, to są do zabawy, jak ktoś chce wzmocnić lot swój, żeby mu fajnie latały, to nie ma problemu. Piszcie prywatnie, tam do mnie, tylko mówię, 35 dorzucam gratis. Jak ktoś chce podychu, to nie, podychu ja nie sprzedaję gołębi, nie, to od razu mówię, tam nie, to tam. Na rynek szukajcie sobie takie, wiecie, te gąbki są już wyrobione, już fajnie pokazują, przyjdzie zaraz przymrozek, one będą szły, będą śmigać tam w chmurach, mi to odchodzić będą daleko, ale mówię, chcę zostawić sobie gdzieś 60, także 35 oddaję, to i tak chyba będą musiały być 3 kartony, nie? Ale to nie ma problemu, no nie ma problemu, dogadamy się, wyślę, jak ktoś chce, nie ma problemu. O, Budapeszty chcą siadać. Czekajcie, zobaczymy. Patrzę tutaj na te gołąbki. Są zdrowe, zaszczepione, odrobaczone, wszystko super, także. O, ten na wianku lata, fajna, samiczka to będzie. Mam dwa na wianku, ale jeden taki fajny gołąbek będzie. Nie wiem, czy zostawić. Zobaczymy. O, zobaczcie, tutaj latają moje Budapeszty, nie? A tam lata jeden, który będzie jeszcze bardzo długo latał. Nie wiem, czy go było widać, czy nie. To siadają, bo są głodne. Wy widzieliście, 3 sztuki siedziały, resztę wszystko sobie latało. Ale dzisiaj nie jest pogoda widocznie na latanie. Jak chcą, to odchodzą sobie, ale mówiłem, czaposzy nie wypuszczałem, dzisiaj, jutro wypuszczę. Słuchajcie, jeszcze nawiązując do tych gołąbków, to jeszcze wam powiem jedną rzecz. Oczywiście wszystkim dziękuję za subskrypcję. I jak najbardziej jestem zadowolony, fajnie, powoli to się zwiększa, coraz więcej, super. Ale sprawa jest tego typu, że
dokładnie 12 listopada. Mam rocznicę 4 lata na YouTubie. Równo 4 lata na YouTubie. Także i tutaj właśnie chciałem dwóch kolegów, którzy zawsze coś tam piszą, zawsze są aktywni na moim filmie, zawsze coś tam lajkują, coś tam wpisują i tak jak mówiłem wcześniej, jest to Robert i Andrzej z Otwocka. I także dla Was mam, koledzy, niespodziankę. Skontaktujemy się i coś Wam na pewno wyślę, o tak powiem. Także Was dwóch, oczywiście wszyscy jesteście w porządku, wszyscy fajnie, że oglądacie tego, ale no mówię, no dwie osoby chciałem wyróżnić, ale idą święta, zobaczymy co będzie. Nie, także będzie na pewno fajnie, będzie wesoło. Także dziękuję serdecznie za te 4 lata, że oglądaliście, że te subskrypcje powoli, ale rosną. Bez żadnych tam spin, bez niczego tam. Raz są lepsze filmy, raz są gorsze. No ale coś tam pokazuje, jak to wygląda u mnie. Mówię, no gołąbki mam jakie mam. Część sprzedam, później pokażę. Zobaczcie, ten Budapeszt jeszcze lata. No nie siądź. No to chyba to on, jak się nie tak słońce. Ty mówię, słońce tak do góry oczy mi tak przyciemniło, nie widziałem. Słuchajcie, także zobaczymy jak to będzie. Dziękuję Wam za te 4 lata. Super. Fajnie, że mówię, że oglądacie. No zobaczymy, jak to będzie dalej. A póki co, redukcja stada. Zachęcam do kontaktu. Jak ktoś chce wzmocnić, mówię, swój lot, to proszę bardzo. Dobra, żeby nie przedłużać, przybliżę Wam jeszcze chwilkę moje czempiony. Niezwykłe, chociaż nie, niezwykłe, Mike Tyson takie kupuje, one są teraz na topie. O, teraz tak, teraz są w cenie pewnie, co? Żartuję. Trzymajcie się, do następnego.